Drodzy Państwo, dzisiaj wielka przyjemność, spotkanie z wybitnym trenerem, trenerem młodzieży, wychowawcą tutaj już kilku pokoleń żużlowych w Toruniu, pan Jan Ząbik, ikona żużla w Grodzie Kopernika. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Janku. Dzień dobry. Tutaj mamy tematów odliku. W ramach takiego cyklu Życie za metą porozmawiamy o tej karierze trenerskiej, ale zacznijmy od początku, tak już chronologicznie. Żużlowiec Jan Ząbik, no i tu muszę zapytać. Wiadomo, że zaczęło się data urodzenia. To jest grudzień 45 czy tak. Styczeń 46? Grudzień 45, 21, bo to były po prostu... Skąd biorą się te dwa daty? A zameldowany jestem pierwszy, nie? 46. A dlaczego? No wtedy, jak się urodziłem, widocznie były bardzo duże, tak mówili rodzice, że bardzo duże śniegi. Bo nie było jak dojechać do gminy, bo to ileś tam kilometrów było. No i tak przetrzymali mnie, że pojechał ojciec i mnie zameldował pierwszy, nie? To już mamy wyjaśnione. To teraz niech mi pan jeszcze powie. Jak pan został żużlowcem, wtedy Stali Toruń, później Apatora Toruń, ale z pana tej rodzinnej miejscowości do Bydgoszczy był kawałek, a do Torunia daleka droga. To znaczy nie powiedziałbym, że tak bym powiedział porówno, bo tam z mojej miejscowości na skróty, jakby tak pojechał, to rzeczywiście nie było daleko do Bydgoszczy, ale tak szczerze mówiąc było pół na pół, 50 tu, 50 tu, nie? Ale pan wylądował w Bydgoszczy. To znaczy w pracy. Tak. Pracował tam w elektromontażu, zacząłem pracować. Jak tam nawet miesiąc czy dwa pracowałem i była budowa właśnie tu w Toruniu Elany i Merinoteksu, Czesanki. I nas całą brygadę oddelegowali tu, do budowy tych dwóch fabryk, nie? No i tak się stało. A przy Merinoteksie był hotel, taki pracowniczy, no i w tym hotelu zamieszkaliśmy. A no na Bronieckiego było kawałek, nie? Także, że po pracy no coś tam hałasuje, coś tam czego, szło się tam zobaczyć, co to się dzieje, nie? No a że tych motocykli tam troszeczkę już miałem, to wiedziałem, o co chodzi, tylko poczułem, że tylko w lewo jeżdżą, tam różnie to było. A w tym momencie Mariano Rosse tam miał swój garaż. No i w tym garażu tam grzebał naprawiał przy tych samochodach. No tam też motocykl swój miał. No i tak żeśmy, to co było robić? Ja, że w miarę komaty byłem w mechanice, no to widział, że no, pomagałem potencjał. Mu. No nie wiem jeszcze, tylko że czy jeszcze, tylko że mu pomagałem, no to mówi, masz motoru, widzę, bo jeździsz tu, przyjeżdżasz motorem też, no to czy bym nie spróbował sobie, nie chcesz się przejechać? Ja mówię, taka koza tam, bez hamulców, bez niczego, nie mówię, no nie wiem, no dobra, spróbuję. Dał mi kombinezon ten dwuczęściowy, jeszcze tylko skóry, nie? Kask, jak to policja miała, takie tam tutaj z tym skórzany, nie? No i powiedział, mówi, tu masz, tu jest sprzęgło, tu gaz, hamulców nie ma, w lewo się jedzie. No i zacząłem tak. A że no, podpatrywałem to, jak oni to robią. Mówię, od połowy odkręcaj gaz, później coraz dalej. I w pierwszym, to znaczy w pierwszej jeździe, bo tam mi chyba z dwa razy dał, czy trzy, przejechać, ale w końcu też załapałem, już tak się ochociłem, że załapałem
taki uślizg w wejściu. Przedtem tory były inne jak teraz. No i co? No mówi chłopie, zasuwasz pierwszym tym wyjazdach zrobiłeś cały wiraż, jeden, drugi. No i starty jeszcze ci pokażę, nie ma, ale motor daj, bo mi nie, na mecz nie starczy. Nie? No, no i tak się ta przygoda zaczęła. A to prawda, że pan dotrwał jakby do egzaminu licencyjnego z bardzo licznej grupy? No, no tylko że było nas ze 100 chyba, tak. I nas dwóch było. Ten Grzelak później też skończył jeździć, bo on potężny chłop był, nie? I kochał jeść, no to no, nie pasowało później na motocyklu też, ale po jednym, drugim tam upadku zrezygnował, nie? No ale ja miałem tą możliwość, że przy tej ilości tych adeptów, gdzie można było pojeździć na treningu, to jak się któryś tam wcześniej przewrócił, to już motocykla nie było, na czym nie trenować. A miałem tą możliwość, że Marian mi zawsze swój użyczył. Nie? No właśnie, pan dzisiaj jest takim jednym z niewielu ludzi w tym sporcie, który właśnie z tą żużlową legendą Mariana Rosę miał taką bliski kontakt. Tak, no ja tam zawsze, jak chociaż jeździliśmy, no u nas na początku to On był takim moim idolem, nie? On no pewnie całego żużlowego Torunia. Wszystkiego mnie nauczył, nie? Po prostu razem żeśmy spędzali dużo czasu, bo na Rejmonta on mieszkał na piętrze, ja mieszkałem na parterze, nie? Także nieraz jechaliśmy razem na stadion, czy na mecz, czy z meczu, a do... Jadąc na zawody, to bardzo dużo się rozmawiało o wszystkim, nie? Także całą moją karierę to praktycznie jemu zawdzięczam, bo praktycznie wszystkiego mnie nauczył, a później resztę doprawiła właśnie Anglia, nie? Gdzie już tu startowałem 15 lat, już myślałem, że wszystko umie, że nic mnie nie zaskoczy w Anglii, a tu guzik prawda, nie? Tam się pojechało dopiero. W pierwszym meczu w Sheffieldzie no, podobny tor do naszego był z Anglikiem, jak on się Wilson. Żeśmy komplet wygrali wszystkie biegi na 5-1, nie? No i mówię, to tam, co takie, taka Anglia, tam mówią takie tego. Ale jak już się pojechało do Ipswich, pojechało się jeden tego, no to się zaczęło, no, od nowa nauka, nie? Teraz motocykle, deszcz, wszystko pasuje, zaczęły się zawody, za chwilę deszcz spadł albo tamtego, no, bo tam jak się spadł deszcz, to się jechało dalej, nie? No to trzeba było, kurczę, przestał chodzić motor. Co jest grane, nie? No, a to się dopiero filozofia zaczęła, bo trzeba było i dysze zmieniać, i zapłon, i no, czyli nie był pan sobie sterem, żeglarzem i okrętem, no, nie było po nocy. Wszystkim. Ja sam tam też motocykle robiłem, także razem Chuszcza był pyszny, takżeśmy się trzymali razem, Zenek Plech, Edek Jancarz, nie? To żeśmy taką kubką siedzimy, jak ktoś tam miał jakiś problem, dzwonił jeden do drugiego albo podjechał, nie? I pomagaliśmy sobie. A to życie na obczyźnie człowieka tutaj, z żelaznej kurtyny, pan się zderzył tam z tym kapitalizmem? No nie, no bo tam praktycznie to zaskoczyło mnie. No i tak nie było tam gdzie chodzić, no, bo jak się z meczu na mecz się zawsze jechało, nie trzeba przyjechać, kombinez wszystko wyprać, wyczyścić, motor umyć, to zrobić, bo za chwilę na drugi dzień, na trzeci się jechało gdzie indziej. Nie? I dlatego... Ale rozumiem, że tam pan tłumacza osobistego nie miał. No, nie, bo sam robiłem, sam tego. No a że miałem tam takiego, gdzie mieszkałem, miałem to mieszkanie, to na dole miałem tam 3 pokoje, kuchnię, tam chyba łazienka, u góry angielski klub był taki, nie? No i ten właściciel tego klubu, on ze mną jeździł po całej Anglii i w Polsce, gdzie jechałem, to on był ze mną taki, jakby mówię, nawiedzony żużlowiec. No i pomagał mi tam nieraz, niekiedy ten taki, bym powiedział, taką przygodę, że jak jadąc do Anglii, to kombinezon
tu mi uszyli z cielęcej skóry, czy coś tu fajne. No to tylko, że takie tam, jak pancerz wyglądałem, nie? Taki obszerny on był. Tylko, że wygodny. No ale jak zaczął deszcz padać, ta skóra nawilgła tak, bo to wpiła jak gąbka. Że kurczę, musiałem nogawki podwijać, bo coraz niższe były. No, żeśmy wygrali te zawody u nas z Kingslim, nie, Eastbourne jeździliśmy u nas. No i tam Kennety jeździli, no nieważne. No i chcieli mnie, bo ostatni bieg wygraliśmy, też wygrałem i on komplet, ja miałem komplet. No to chcieli mnie pobujać, nie? To, tam kurczę, ile ich, nie wiem, ile nie podniosło mnie z tym kombinezonem. To ten właściciel tego baru się wkurzył, pojechał, nawet nie wiedziałem, pojechał tam do tego, przywiózł faceta, miarę zrobił szybko. Za dwa dni patrzę, nowy kombinezon mam, nie? Ale dla polskiego żużlowca, rozumiem, wyjazd do Anglii, wyprawa, starty w lidze angielskiej, to nauka. Ale czy taki żużlowiec jakoś też odczuł finansowo korzyści? To znaczy, jak pracował i jeździł, to tak, nie? No bo jakby... Czyli do pracy trzeba było chodzić? Nie. Mówię jeździć, że praca była. No, że efekty były. Żeby efekty były, bo zjechał ze mną akurat w Sheffieldzie Patynek był, nie? Z Bydgoszczy. No i on tam na treningu po prostu załapał kontuzję. No to tam były jakieś tam funty za to, że był w Anglii i mieszkał, ale to nie pamiętam już dokładnie, ile tam, 20 funtów czy ileś, nie? A my jak żeśmy jeździli, no to były już inne pieniądze, nie? No i praktycznie jak kto chciał zarobić, no to musiał pracować, jeździć. Nie było nic za darmo, nie? Jasne. To był rok 1980? 80. W Sheffield, jeden sezon. Tak. A panie Janku, pan jednak zaczynał, co prawda na jednośladzie, ale nie od żużla. Kolarzem pan... To znaczy tak, jeździłem na rowerze, nie? I to jeszcze jak w szkole też chodziłem do szkoły rolniczej tam w Oławie. Bo tam zaczynałem, tam, bo mój szwagier miał warsztat elektryczny, a ja u niego praktyki miałem, nie? Bo praktycznie tam się uczyłem u niego, no, elektryka zawodu. No i tak tam był też klub Moto Jelczoława, nie? W tym momencie kolarski. No i miałem rower swój. Praktycznie to ojciec sprzedał konia, żeby mi Huragana kupić, nie? Wtedy to ten rower kosztował tyle, nie? To jest jednych, ale w jednych wyścigu, jak jechało się tam do Chełmna z góry, nie? Chciałem być pierwszy na mecie, a chłopacy zobaczyli, że chcę ich wykolegować. Taki unik zrobili, a ja z rowerem, no bo przedtem się zaciągało te noski na ten, z rowerem ciach na dół i po rowerze było, nie? A drugiego konia nie sprzedał ojciec, żeby następny rower kupić. Panie Janku, pierwszy... No i ta praca się zaczęła właśnie wtedy w Bydgoszczy. Pierwszy taki sukces żużlowy, to co to Lublin i finał młodzieżowych, tak, indywidualnych. To właśnie Polski. Wtedy ze Zdziskiem Dobruckim, no po prostu dałem ja ciała, nie? Bo wszystkie biegi wygrywałem i prowadziłem ten bieg ostatni też, nie? No i, ale jeździłem po dłużej, nie? Cały czas po dłużej jeździłem w Lublinie, bo tak się tak odsypywało fajnie, nie? No ale mówię, już ostatnie jadę, pierwszy, ostatnie do mety. Wjechałem sobie w krawężnik, nie? I jadę sobie po krawężniku, bo tu nikogo nie ma, a Zdzichu się napędził, tak jak ja jeździłem po dłużej, Zdzichu się napędził po dłużej i kurczę, o szprychy wygrał. No i co zrobić? No, mój błąd był, bo mogłem jechać tak, jak tamte biegi jechałem. Byłoby złoto, było w końcu srebro. A tak jest, tam jest puchar ze srebrny, no ale... Taki to sport, nie? Się mniej błędów robi, to się wygrywa, nie?
Pana starty w Toruniu, w Stali Toruń, w Apatorze Toruń, to jednak kawał żużlowej historii, bo to no i tak. Tytuły mistrzowskie, drużynowe mistrzostwo Polski. Jak pierwszy raz świętowaliście dla Torunia złoto, co tutaj się działo? No, była euforia na pewno, bo taki mieliśmy ubijak do ubijania toru. I wiem, że wszyscy na tym ubijaku, żeśmy tam byli, bo to takie tam można było, wiesz, traktor ciągnął to, nie? To ludzie tam, wtedy kibice, to aż bandę przewrócili, żeby wejść na tor, nie? Było to tam inaczej, powiem tak, mówię, wtedy już żeś jak był. Tak to było przed. Mówię, będę, bo jak z drugiej ligi wyszliśmy do pierwszej, nie? Mówię, to będę jechał tak długo, aż będę jeździł, aż wejdziemy do pierwszej. No, weszliśmy do pierwszej. No to będę tak długo jeździł, jak jakiś tytuł zdobędziemy, nie? No to jak się zrobiło najpierw, tam chyba wicemistrzostwo mieliśmy najpierw, a później mistrzostwo, nie? No to apetyt rósł, miarę jedzenia, no to nie, no to jeszcze będę jeździł, jak i następne coś zdobędziemy. No i wtedy ten wcześniej, jak Marian Rosę zginął, nie, to było w 70 roku, no to drużyna się załamała. Władzy, Kowalski, paru innych zawodników już nie chciało jeździć, nie. No i tak by zostaliśmy Szuluk, ja, Plewiński, paru innych jeszcze. No i mówię, chłopacy, no trudno, stało się, przeżywaliśmy to bardzo mocno. No i to mówię, chodźcie, bo już po tej Rzeszowie nie mogliśmy się pozbierać, to znaczy, no każdy z nas nie mógł się pozbierać, nie, po tym wypadku. No ale wtedy namówiłem ich do tego, żebyśmy próbowali. I tak żeśmy zaczęli i rok za rokiem i wtedy zaczęły się te tytuły. No to młodzieży było dużo, nie tak jak teraz, bo teraz u nas tu z miasta, jak robiłem nabór czy tego, to nie ma nikogo z miasta. Co zebrałem tych 20 chłopaków, to wszystko ze wiosek, nie? Okolicznych tutaj, bo z Inowrocławia, z paru tutaj miast, tu pod Chełmna, z Brodnicy, nie? Tu wcześniej też jeszcze, także wszystko z wiosek jest. Wtedy było większe zainteresowanie. A każdy tam z chłopaków, tam na pewno. Pełno było tych dzieciaków, nie, ale trzeba było przesiewki, bo to nie było szans ich uzbroić, nie, w tych, żeby wszyscy jeździli. A pan na tej swojej żużlowej drodze, będąc jeszcze zawodnikiem, spotykał różnych żużlowców utalentowanych, bardziej mniej, którzy byli takimi wybitnymi postaciami. Niektórzy mówią, że świetną parę Jan Zombik tworzył z Wojciechem Żabiałowiczem. No, na pewno. Medal mistrzostw Polski w jeździe parami. Na pewno inaczej. Jak jeździłem, no to już jeździłem tam ileś. Marian mi przekazał wszystkie tajniki. Ja starałem się, Bogdan Kowalski jeszcze taki był żużlowiec, to później też był trenerem, to razem żeśmy starali się tej młodzieży wpajać dużo. No, w tym momencie Wojciech zaczął, no, on też tam na tej WMC ojca, czy tam na jakimś też ujeżdżał tam po bunkrach, po nie tylko, na Winnicy. No A widzieliśmy, że jest maty, że szybko łyka, no to robił postępy bardzo szybko, nie? Paru innych jeszcze było chłopaków, no szkoda było też Araszewicza, nie? Bo rzeczywiście ten chłopak był, no tak jak teraz można przyłożyć do Worda, nie? Łykał wszystko, tylko były momentami kamikadze, że bali się chłopacy z nim jeździć, nie? Bo nie odpuszczał nic, nie? Jak czasem zabrał z małej, po dużej tam chłopaków paru jechał. Mówimy o treningach, nie? Tam, chociaż na zawodach też jechał tam we Wrocławiu, to
takich tam poprzestawiał, czy w Bydgoszczy, to wjechał na bandę. Żeby hak się nie urwał, to by pojechał dalej, zjechał z bandy i pojechał dalej, nie? Także taki kozak był, no ale później wziąłem go do siebie do pary i tak wytrenowaliśmy się, że on wiedział, jak podniosłem rękę, czy tam kurczę nogą go tam puknęłem, czy tego, to wiedział, co ma robić, nie? No i tak te biegi nasze były zawsze fajne i wygrałem, bo ja trzymałem małą, on kosił po dłużej, nie, czy odwrotnie. Nie? No ale może nie on przesadził, tylko jechaliśmy w Częstochowie w zawodach i kto tam był? Jurczyński chyba tak jechał pierwszy, ja jechałem drugi, on jechał tu, na trzy jechaliśmy, nie? No i w pewnym momencie ja go tu wpuszczałem, potem on załapał uślizg, nie? Także jak w zwolnionym tempie, ja też dołożyłem motocykl także pod niego i on tak w zwolnionym tempie usiadł na moje koło przednie. No ja tak zerknąłem tylko, gdzie tamten jest. No patrzę, on idzie prosto w nas, nie? I zdążyłem tak na trawę wyskoczyć, a on w tym momencie wstawał, nie? Z tego koła, no i zabrał go, poszli w płot, no, tam jak już podbiegłem do niego, to widać było, że z uszu, z nosa krew leciała i to już praktycznie na torze zginął, nie? Po takich sytuacjach, jak pan był tak blisko, tutaj najpierw zagrożenie, no, że za chwilę w pana ten dzwon uderzy. Widzi pan takie sytuacje, jak ta głowa pracuje? Czy w takich sytuacjach się nie ma dość tego sportu? No nieraz to człowiek tak myślał, mówię, po co ci to, już taki upadek, gdzie boli, najwięcej boli, nie? Mówię, ach kurczę, ale trochę człowiek lepiej poczuł, ach to chyba wsiądę, zobaczę sobie, jak to tam się jedzie, nie? No i tak to jest, nie? I tak do 40. I to prawda, że pan zdecydował, kończę w dniu takim wyjątkowym? Gdybym nie był trenerem jeżdżącym jeszcze, nie, to nie to wiem, do czy 50. bym, no jak chuszcza, nie, bym na pewno jeździł, bo praktycznie teraz siadam na motor i nie wiem, jakbym tydzień, dwa pojeździł, to jeszcze by musieli popatrzeć trochę, nie? No ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu trzeba ich nauczyć. Zawsze mi Marian mówił, chłopie, cała filozofia w tej jeździe to jest prawa noga, tu krocze, brzuch mocny. I mnie to z kolarstwa mi to pasowało, nie? Że jak przyjechałem tam 50, to ja do dzisiaj robię tam też codziennie 20 lub 50, jak mi się chce, na rowerze, nie? A jak deszcz pada, to mam w garażu rolki, nie? Wstawiam rower na rolki i jadę dalej, nie? No dzisiaj przed treningiem do Bydgoszczy i z powrotem, nie? Ale na stacjonarnym, bo na sali, nie? Ale tak tyle kilometrów zrobiłem rano, nie? Także, że człowiek w takiej formie stara się utrzymać tą formę i tak, jak trzeba, to i na motocykl wsiądę, sobie pojeżdżę i tak. No i pięknie, ale pan mówi o tych predyspozycjach, że tutaj kolarz, tutaj brzuch, tutaj mięśnie brzucha, czy noga prawa, ale pan też, jeśli chodzi o sylwetkę. No, wymarzona dla żużlowca chyba, nie? No tak, taki tak. Kieszonkowy wojownik na torze. To tak samo jak Jagoś, nie? No właśnie. Niskiego wzrostu. Miał zawsze, ramę się mu zrobiło niższą, czy Sawina, nie? Mniejszą ramę. Pan też jeździł na takich ramach kombinowanych? Tak. Ja nie. Oni tylko, nie? Bo mi pasowały tamto. No i trzeba było im po prostu zrobić, no i w Jechu to już w Jawie zamawiało, nie? Tak, ramy takie przy mniejsze przychodziły, a z kolei tam kto tam jeszcze, Sawina tak samo, no i wtedy tylko się trzeba było ich uczyć techniki jazdy, nie? Bo jak on się tego nauczył w Jechu na przykład, to on stale co wyjechał, to leżał. Co wyjechał, może dlatego, że wtedy wyższe ramy, to nie mógł sobie jeszcze ten. No i tak było. Ale w końcu
ten on z Gniezna był u nas, no, przypomnę się, złamał rękę i wiechu wszedł do składu, nie? No i został już do samego końca. Już, no. My tak płynnie przeszliśmy od tego tematu zombik żużlowiec, zombik trener, bo tutaj jest jeszcze też wspaniała karta historii, jeśli chodzi o pracę szkoleniową, a gdy, bo pan tu wspomniał o Wiesiu Jagusiu czy Robercie Sawinie, no to wiadomo, o pokroju, no, no. Wzrostem podobnie no. jak pan, ale gdy przychodził do pana na trening, załóżmy, nie wiem, Sławek Derciński albo Walczak, też. No, no to chłopy już trochę pod koszykówkę podchodziły. No taki to, tacy to wtedy, aż duży nie byli. Jak tą pracę pan z nimi zaczynał? No jedno co, Sławek miał problem, bo z krosu, nie? On na krosie jeździł dużo i na ulicy też, no i tu był problem, że z tą nogą cross, to nogę się wystawia lewą do przodu, żeby tam wjechać się ten. I z tą nogą zawsze sobie miał problem, a tory były tam też różne. Tak jak postawił ją na zlaczem na torze, to zabierało mu nogę tą i zabierał tylne koło, zawijał go i przewracał się, nie? To bardzo długo, jak u nas jeździł Per Jonsson, dopiero tu też mu na, po prostu tam swoich tajników zdradził, no i zaczął wtedy też jechać, nie? W miarę. Tylko, że rzeczywiście ta wysoka postać przeszkadzała, nie? Nawet chociażby i Rafałowi Dobruckiemu nieraz, nie? Bo widać było, że też tych kontuzji trochę nałapał wtedy, nie? I kręgosłup i ten. No, szczerze mówiąc. Ale Żabiałowicz wysoki zawodnik, no i? No, ale nie był taki wysoki, później urósł, ale do chwili. Do tytułu tamtego mistrza Polski chyba co zdobył, to jeszcze taki był tego ułożony już na motocyklu, nie? Ale później to już nie wiem, chociaż może nie rósł, ale ta sylwetka się zmieniała u niego, nie? Lata temu, gdy się, a później miałem okazję zobaczyć mini tor na Broniewskiego w środku stadionu i mówią, pomysł Jana Zombika. Tak, bo jak wróciłem z Anglii, no to gdzie tych dzieciaków szkolić, jak duży tor jest za duży, nie było gdzie, a tych, jak zresztą do was też do Leszna przyjeżdżała Jadzia, nie? Ze Szwecji. To mieliśmy bardzo bliski kontakt i ty zawsze te motocykle od nich, jak oni przyjeżdżali tu do nas, to zostawiali, nie? No oczywiście nie za darmo. No i tak parę tych motocykli żeśmy kupili, no to mówię do prezesa Rogalskiego, mówię, prezesie, zrobimy tu w środku mały tor, no nie potrzeba tam bandy, nie potrzeba tego, ale zrobimy i będziemy, no młodzi niech tu jeżdżą, no bo co z nimi zrobić, nie, jakich tyle jest, nie? Tylu jest. No i udało się, no, moment mam tutaj chłopaków dużo znajomych, co mają firmy do dzisiaj, że na każde zawołanie przyjeżdżają, robią moment i granit wysypałem też tam na ten i był tor. I jakie były efekty szkoleniowe wtedy? Tak, to było niesamowite. To była, to nawet tak może źle zabrzmi, to taka produkcja naprawdę talentów. No to tam czyli Sawina, Kowalski, Kuczwalski, Baron, tam wielu, wielu innych, nie, to co byłych i już nie byłych zawodników tam właśnie ćwiczyło. To zawsze było przed treningiem obowiązkowa jazda na dużych motocyklach, musieli wjechać na mały, poćwiczyć technikę, żeby się umieli złożyć, nie, i wyjechać z tego toru, no i później na duży tor. Nie. A pan z tych swoich takich podopiecznych, tych młodych, tych chłopaków, których uczył, wyszkolił, miał jakichś takich, nie wiem, ulubionych zawodników albo... To znaczy na pewno się miało, no bo praktycznie Baron, tak jak mieszkałem tam w Kaszczorku, to po prostu codziennie z
syn też mój, na ten starszy ten, ale on nie miał przedniego koła, na jednym kole, na tej motorynce, a tam szlakowa taka była droga, no, to ujeżdżał tam i już mówię do jego ojca, mówię: Zygmunt, ja już nie wytrzymam, weź przyjedź z nim na trening. Miał wtedy chyba 11, 10 albo 11 lat. Przyjedź na trening, wsadzę go na motocykl, no i zobaczymy, czy warto, czy nie warto. I tak przyjechali i już tak został, nie? Czy paru innych, nie tylko on, no ale żeby tam, przepraszam, żeby on tam był lubiany, czy tego, każdego szanowałem, każdego, bo to, to szkolenie to trwało i trzeba było, no, wytrzymać z nimi wszystko. Po prostu raz, że przekazać wszystko, a drugi raz, no, być ojcem, czasem pogłaskać, a czasem strzelić po tyłku, nie? Bo, no bo co, nie da rady, nie? Dokładnie, ale to i Wiesiu Jaguś, i Mirosław Kowal, i Krzysztof Kuczwalski, no, Derdziński, Walczak, tam Walczak. No, to plejada tutaj tych chłopaków, którzy przez jakiś czas rządzili w tych juniorskich rozgrywkach. No, takich paru było, tak, typu Jagusia Walczak jedzie na treningu, w trzech hali. No i jak on się nazywał? Zieliński? Chyba tak. Teraz tam w Grudziądzu mieszka, piekarzem jest tam, ale wcześniej. No i jadą na wirażu, że ten wjechał, Walczak prowadził, ten z dużej wjechał w niego, nie? Wyleciał w powietrze. No ale tak wyleciał, że wpadł Waldkowi na tylny błotnik, nie? I kurczę, dalej w dwójkę jadą, nie? Tam był śmiechu tak, że takich momentów było różnych dużo, nie? No ale zawsze żeśmy ćwiczyli, chociaż i teraz, nie? Ten tor właśnie mini, co mam tam, jak przyjdziecie kiedyś na jakieś zawody albo coś, no bo to tam kampy teraz, ten co był u nas Rikardson, co byli w sprawie tych większych pojemności motocykli, no to teraz w tym roku też przyjadą. To takie fajne, ciekawe międzynarodowe zawody są, nie? Ale muszę zapytać jeszcze o jedną rzecz. Karol Zombik. To był też chłopak, który bardzo dobrze się zapowiadał. No później te kontuzje. Z czego się to brało, te kontuzje? No, kontuzja z Balińskim. I niech pan powie te relacje. Tata, trener, syn, zawodnik. No dlatego on miał przychlapane, bo on więcej dostawał, no nie powiem jak, po głowie jak inni, nie? Bo on po prostu nie miał lekko. Musiał być przykładem, nie? No i rzeczywiście nie raz to tam buntował się jak młody chłopak, nie? Ale później jak już zdobywał tytuły, to no na dzień dzisiejszy to on zdobył wszystko, co w Polsce, na świecie jest do zdobycia, wszystko, nie? Był wicemistrzem Europy, mistrzem Europy, mistrzem świata, 5 razy drużynowym mistrzem świata i tak, no, stało się to w Lesznie z Balińskim w tym biegu i ten motor uderzył go, nie? I od tego czasu się zaczęło to wszystko, to już w głowie, nie? Mówi, później jeździł jeszcze tam, nie było nawet tak źle, no ale, mówi, po tym drugim upadku u nas na motoarenie, mówię, ja chciałem mu zakazać już, no ale mówię, kurczę, powiem mu, że nie ma tego robić, później będzie miał żal do mnie, że mu karierę przerwałem, nie? Ale stwierdził sam, mnie to ulżyło, że nie, bo nie chcę komuś krzywdy zrobić albo sobie, nie? Albo nie chcę być warzywem tego. No i mówię, uszanowałem to i przede wszystkim mówię, bo firmę mam, nie? No to mówię, wreszcie jak żona zmarła, to mówię, odpukać człowiek, gdzieś jest firma na mnie, a dzisiaj człowiek chodzi, jutro nie? I będzie klops później, mówię, decyduj Karol, bo był trenerem po tym, nie? I mówię, zdecyduj, czy chcesz dalej być trenerem,
czy firmę prowadzić. Masz, mówię, rodzinę, zdecydujcie teraz. No i przyszedł i zdecydował, że będzie firmą zarządzał, nie? No i tak się stało. Tak nieraz popatrzę po tego, usiądę tu, wyciągnę te zdjęcia, bo tam albumy i tego, i tak człowiek patrzy, ten cały film przelatuje przed oczami, nie? Cały, od początku do końca, nie? No a teraz jest grupa teraz fajnych chłopaków w mini i nie tylko, że no, za rok, za dwa znowu będzie plejada naszych toruńskich chłopaków dużo, nie? Panie Janku, ile to już 60 lat przy żużlu za chwilę będzie? No, od 64 roku zaczynałem, nie? Tą przygodę. Także jest już kupę czasu. To gdyby jeszcze raz miał się pan narodzić? Nie, no i uprawiałbym może ten sam sport, bo wiem, co mi pomogło w tym sporcie, co bym jeszcze mógł wnieść w to, żebym no przede wszystkim sprzęt był teraz inny jak przedtem. Nie? No to, także przy motocyklach po prostu umiałem to robić. Praktycznie to robię teraz do dzisiaj tam w Stali, to w dużym klubie też, ale w Stali Toruń to jestem trenerem, toromistrzem, mechanikiem wszystkim, że chłopacy przychodzą, mają na czym jeździć. No i o to chodzi, nie? Człowiek orkiestra, człowiek legenda. Aha, no jeszcze dodatek i firmę mam, i radnym jestem, i tego wszystkiego trzeba pogodzić, nie? Ma pan czas dla siebie? No nie mam czasu, no, ale jak wychodzę rano, to wieczorem przychodzę, nie, do domu, no bo tak jedynie tu za płotem, jak załatwiałem jeszcze tu swoje mieszkanie, to bo to wtedy te budynki Karwan Adriana budowała, nie? To mówię, miałem sobie postawić wolnostojący, ale mówię, człowiek dużo wyjeżdża, nie? To mówię, do Karwana, mówię, to mi pierwszy wybuduj, żebym miał tutaj ten, później sobie dokupiłem ten ogród duży, zrobiłem, nie? I to wszystko teraz, mówię, bo Karol mieszka kawałeczek dalej w bloku, nie? Mówię, chłopie, koniec bloku, możesz tam wynająć, przychodzicie tutaj i bo już ma teraz, no córka mu się urodziła, ma ile? Czwarty miesiąc. Smyk ma już 5-6 w szóstym roku, to przychodzicie tu, bo dzieciaki, zresztą do dziadka wszyscy przyjeżdżają, bo u dziadka wolno wszystko, nie? Także, że mam tu zawsze na latem to pełne. To chociaż teraz mnie też wykolegowali trochę, bo w święta byli wszyscy też, a pojechali do domu, a mówię, a na Sylwestra pójdę sobie gdzieś, nie? A on dzwoni, dziadek, ale wiesz co, ale tak fajnie było na święta, nie? Bo tutaj pozwolono, mieli do wszystkiego, to na Sylwestra też przyjeżdżamy. No i ugotowali mnie, już na Sylwestra nie poszedł. No ale dziadki może od tego są. No na pewno. Babcie, Janku, dziadki. Ale na sportową dziadkowie. Emeryturę pana nie wypuścimy. Nie, no bo ja bym z pilotem nie umiał siedzieć, nie? Jak tu telewizor, tam telewizor, ja nie mam czasu na to, bo jak już czasem jest tak, że no, dwa dni, trzy dni jest tych świąt, nie? To już do garażu idę. W garażu tam jest siłownia, tam jest ten, także że mam co robić. Albo jak tego, no to do firmy jadę i tam trochę pójdź po tego. Kawał historii toruńskiego żużla dzisiaj z nami, dzisiaj z państwem był Jan Ząbik, świetny przed laty żużlowiec, co jeśli powiem jeszcze lepszy trener, to chyba grzechu nie popełnię. Nie wiem, no to już sami musicie osądzić, jak to jest, czy było, czy tego nie. Na pewno to, co robię, no to staram się wszystko robić no dobrze, czy komuś, jak jestem radnym, to pomóc każdemu, no żebym po prostu
Nie był radnym bezradnym, nie? A wręcz odwrotnie, pomocnym dla wszystkich. Taka dusza człowiek. Panie Janku, od partnera naszego programu, kawka dla pana, kofeina z Kolumbii prosto. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Smacznego życzę. Spotykamy się następnym razem znowu w zdrowiu, w takiej formie, jak tutaj pana widzę. Zapraszam jak będą już ciepło, na zawody, na mini, bo tam nie tylko przyjeżdżają, nasi chłopacy jeżdżą, bo przyjeżdżają z Bydgoszczy. Tam jest chyba pana drugi dom. No z Gdańska, teraz z Lublina przyjadą, bo przyjeżdżają też. I masę dzieci. Ja im nie bronię, oni się najeżdżą, nie? I są inni, bo tam to jest tor taki uniwersalny, dwa tory w jednym, czy po małej se jeżdżą, w tych pięćdziesiątkach, czy podróż szerzej, no to już na wszystkim mogą tam jechać, nawet na kładach tam, co mają. Co motor jest, nie? Nawet jak pan opowiada, to widać, że jest pan w tym żużlowym żywiole, w tym swoim żywiole. No, a szczerze mówiąc tak, czy był Doyle Hancock, czy tego Sajfudinow, czy to, wszyscy tam przyjeżdżają, przyjeżdżali, bo teraz są gdzie indziej, nie? Potrenować, zobaczyć motocykle, sprawdzić, czy technikę złapać, nie? Bo tam jak otworzy gaz, idzie cztery koła, no to już musi tak jak w Anglii trochę, bo każdy wiraż jest inny też. Nie? Dobra żużlowa szkoła Jana Ząbika. Dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego, panie Janku. Drodzy państwo, dzisiaj naszym gościem był przed laty legendarny żużlowiec Stali Toruń i Apatora Toruń. Później i do cały czas bardzo dobry trener, szczególnie młodzieży, pan Jan Ząbik. Dziękuję bardzo, panie Janku. Wszystkiego dobrego.